Głosowało 443 posłów, za było 261. Głosami Platformy Obywatelskiej, części PSL i Lewicy Sejm przyjął rządowy projekt dotyczący metody in vitro. 261 posłów podniosło rękę za kontrowersyjną ustawą. Przeciwko było Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Chodzi tutaj o rzecz zupełnie fundamentalną. O to, jak traktuje się istotę ludzką, czy jako przedmiot, czy jako podmiot. Definicje istoty ludzkiej w prawie się nie stosuje, więc nie może być niekonstytucyjny brak definicji istoty ludzkiej. Co się stanie z tymi zarodkami, których nikt nie będzie chciał? Czy zostaną zniszczone? Czy państwo nie chcecie w tej chwili, mówię o autorach ustawy, o tym mówić? Bo pytań do rządowego projektu jest wiele. Wątpliwości i zastrzeżenia podnosił m.in. Sąd Najwyższy, a także Biuro Analiz Sejmowych, czy część prawników i lekarzy oraz Episkopat. Sejm zignorował druzgocące opinie prawne, że ustawa w obecnym kształcie nie określa właściwie statusu prawnego zarodka, a zawarta w niej definicja zarodka nie odpowiada współczesnej wiedzy medycznej. Zarzuty opozycji o braku poszanowania dla życia ludzkiego próbował odpierać podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Ustawa nigdy od początku swojego procedowania nie podejmowała się ambitnego dzieła, o którym tak łatwo przesądził pan poseł Gowin, a mianowicie ustalenia, w którym momencie rozpoczyna się życie ludzkie. To jest przedmiot filozofii i ustawa, wprowadzając katalog ochrony praw i bezpieczeństwa zarodków, nie przesądza tej kwestii. W głosowaniu odrzucono wszystkie poprawki zgłoszone między innymi przez Jarosława Gowina. Nowej marszałek Sejmu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej propozycje prawicy nie mogły nawet przejść przez usta. Aby zarodkiem był organizm ludzki, powstały z połączenia ludzkiej gamety męskiej i żeńskiej lub w inny sposób, w szczególności przez wyizolowanie frontalnej ludzkiej komórki embrionalnej. Zarodki ludzkie będą mogły być niszczone, bo skoro zarodek jest definiowany jako zbiór komórek, a nawet nie jako organizm, już nie mówię o tym, że powinien być definiowany jako istota ludzka, po prostu zbiór komórek. No to tkankę zawsze można wyrzucić do zlewu. Konsekwencją może być też to, że uprawnienia do zabiegów in vitro i w związku z tym do posiadania dzieci mogą zyskać parę homoseksualnych. Ewa Kopacz mówi o wielkim sukcesie. Dzisiejsze głosowanie pokazało, że tak zwane konserwatywne skrzydło w Platformie to fikcja. Przeciwko ustawie o in vitro głosowało tylko 5 posłów rządzącej partii. 2 wstrzymało się od głosu. Dotrzymałam słowa, ustawa o in vitro jest. Bardzo się z tego cieszę, to jest wielki sukces polskiej wolności, bo jak wiecie, ta ustawa nie jest ustawą obligatoryjną, ale tym ludziom, którzy w tej chwili mają wielki problem, to jest zbawienie dla nich, to jest dla nich szansa na to, żeby mieć kawałek swojego szczęścia. A przedstawiciele PO nawet nie ukrywają, że sejmowe przyspieszenie w kwestii in vitro to ukłon w stronę lewicowego elektoratu. Jeszcze przed tą ostatnim etapem kampanii wyborczej, możemy powiedzieć, obiecaliśmy i dostarczamy dobrą rzecz, ważną, bo to jest coś, co jednak wpisuje w ramy prawne coś bardzo ważnego, coś, co daje życie. Konsekwentnie głos w sprawie in vitro zabierają biskupi. Kościół wzywa rząd do opracowania prawdziwego i skutecznego programu leczenia niepłodności. Przypomina, że in vitro wcale nie jest metodą jej leczenia. W oświadczeniu wydanym tuż po głosowaniu Konferencja Episkopatu Polski podkreśliła, że posłowie popierający projekt ustawy in vitro w wersji rządowej pozostają w niezgodzie z nauczaniem papieża Franciszka i Kościoła. Ci ludzie muszą sobie odpowiedzieć. To jak? To ja jestem przeciwko papieżowi, ja jestem przeciwko biskupom, ale mogę sobie przystępować do Komunii Świętej, czyli wszelkie prawa kościelne, czy zasady kościelne ja przekreślam i mówię, jest dobrze, jest okej? No chyba tak nie jest. Przeciwnicy ustawy o in vitro w kształcie przyjętym przez Sejm przekonują, że w tej sprawie nie może być mowy o kompromisie moralnym i nie zamierzają składać broni. Piotr Pawelec, Telewizja Republika.